Dobra, dzisiaj zajmiemy się polepszeniem hamulców w moim Golfiku. Były różne koncepcje. Była koncepcja tarcza 280. Czyli deczko większe od tej, ona ma tą samą, taki sam ten pasek, który hamuje, przylgniętą. Tylko że po prostu jest odsunięta. Ale ta koncepcja była trochę zbyt oklepana. Dlatego postanowiłem, że założymy sobie taki klocek, który jak widać tutaj praktycznie się mieści. Będzie całą tarczę zbierał. Tarcza jest od Opla. To jest tylko przetoczone delikatnie. Tarcza jest troszeczkę za głęboko w porównaniu do tej. Można oczywiście zrobić tutaj tarczę 280 i zastosować takie jarzmo. Tylko wówczas ten klocek będzie wystawał za nią. Nie będzie jej zbierał po prostu. Obejmie całą tarczę i będzie tu się taki rant robił na nim. Było też plan na zaciskach Girling 60. Ale właśnie tam jest ta sama sytuacja, że ten klocek wystaje pod tarczę. Ponadto ta tarcza 280, to jest tylko 256, tylko dla porównania, ma 22 bodajże, a ta ma, z Opla ma 24 albo 5, nie pamiętam dokładnie. Także ona tutaj mieści się w tą przestrzeń. Ta przestrzeń jest taka duża tutaj. Ponadto, tak jak mówiłem, będzie obejmowała cały klocek tutaj. Nie będzie się ten rant tworzył. Oczywiście można coś większego założyć, ale że mam takie ładne felgi, to już nie chciałem ich zmieniać na 16. Bo pod 15 nic więcej nie włożę. I teraz tak. To jest jarzmo z Passata B5 pod tarczę 282. Jest nieproste do kupienia, ale ja zdobyłem. A i dodatkowo tutaj, żeby wycentrować jarzmo, musimy dać takie podkładki. One mają jakieś 2,6 mm. Docelowo będzie taki adapter zrobiony z blaszki. Czyli będą tu dwa otwory. I będzie to tutaj sobie leciało pod tym jarzmem. Na razie jeszcze tego nie mam, bo to był taki projekt koncepcyjny. Jeżdżony był na razie na jakichś starych klockach. Patrzyłem, czy to nic się nie będzie działo. Czy nie będzie chciało to oberwać. Dobra, skręciłem to. Jak widać, przestrzeń ta i ta jest w miarę równo. Ale niestety musimy takie podkładki zastosować. Jak tutaj. Jak widać, gdy montujemy klocek, tutaj on się praktycznie równa z tarczą. Tutaj jeszcze jest troszeczkę miejsca. No może z pół milimetra wychodzi. Ale jaką mamy zaletę? Mamy taką zaletę, że tłoczek ma 57 mm. A nie 40, a nie... Już tutaj fabrycznie były 48. Później były 54, a teraz są 57. Będziemy mieli wtedy większą siłę nacisku na klocek. Dodatkowo ta płaszczyzna będzie większa. Co tu można sobie porównać? To jest klocek pod 54 tłoczek. Taki zwykły. Czyli mamy tutaj jakiś centymetr, półtora większą powierzchnię styku. I sam zacisk przy tłoczku 57 powinien mieć większą siłę nacisku. Jak widać, przewód pasuje tutaj, tylko że oryginalnie w Passacie B5 mamy taki tutaj blaszkę taką i taki przewód miedziany jeszcze tutaj wchodzi, żeby jakieś tam chłodzenie było lepsze, tylko płynąć coś. Tak się domyślam, nie? U mnie tego nie ma, bo tutaj na pewno nie będzie takich obciążeń jak w Passacie B5. Ta strzałka
wyznacza nam kierunek obrotu tarczy, czyli klocek idzie tak, tarcza się kręci w tą stronę, czyli musi być ta strzałka w dół. Czyli wycięcie z prawej strony. Oczywiście z drugiej strony jest to sama sytuacja. Trzeba to jakoś skręcić. Najgorzej jest tu trafić właśnie, jak ta podkładka tu leży. Pojeździłem jakiś czas na tym. Patrzyłem, czy się nic nie będzie działo. No i jakoś wytrzymało to wszystko. Ta śruba od jarzma jeszcze jest na tyle długa, że jeszcze wystaje po skręceniu ze dwa zwoje, także nie trzeba tu nic dobierać. Już mi lakier schodzi ze zwrotnicy. Dobra. Klocki oczywiście Ferodo FDB 1323, które nie są drogie. Można zamontować 1717, ale nie wiem, czy one się różnią, są droższe. Nie wiem, czym tam się różnią, ale ja tam nie widziałem żadnej różnicy w nich. Także stopuj. Dobra, mamy to zmontowane. Przewód oryginalny. Tu, jak mówiłem, nie ma tej rurki tylko, która jest zbędna. No tu przypuszczam, nie będzie takich temperatur jak w Passacie, z którego wywodzi się ten zacisk. No i trzeba zobaczyć, jak to hamuje teraz. Taki zestaw skonstruowany przeze mnie, obmyślony. Tutaj widać klocek. Akurat mija tarcza. Jestem przez pół milimetra luzu i tutaj mamy troszeczkę. Tutaj minimalnie wystaje. I teraz tak, na tą tarczę spokojnie możemy założyć Girlin 60, bo tarcza pod Girlin 60 też jest chyba 24 albo 25 grubości ma. I tutaj już nie będzie nam klocek wtedy wystawał. Tylko kwestia jest taka, Girlin 60 kosztują zaciski około 6-800. Do tego dochodzi klocek, który kosztuje 200. I mamy zestaw, który wychodzi ponad 1000 zł grubo. A tutaj mamy taki zacisk, kupujemy sobie za 50 zł. No z jarzmami może być problem, bo te 282 są ciężko dostępne. A tarcza ma 25. Czyli dokładnie tyle, ile pod Girlin 60. Dwutłoczkowy oczywiście, nie? Także taki zestaw wychodzi nam dużo taniej. No jakby tutaj pokombinował z jakąś felgą 16, można by jakąś tarczę większą założyć.